Ja numeru Lukaku, nie? No tak jak analizowaliśmy w ale pokoju. Dlatego, że pomaga, czy jaki jest tego powód? Dając życie, to nie. Nie, nie. Ja ogólnie to jest bardzo dobry napastnik. Nie powiedział najlepszy. A jak igrał Pumas, to był taki dobry? Też. Już na początku wiem, że nie powiedzę. Jeszcze jakby Aubameyang był na mundialu, to też by tam kąsnął z pięć, ale no niestety. On też w Pumach, nie? Nie, on gra w Nike. Dobra, teraz gadamy o jakichś sprawach neutralnych. Pogoda jest fajna do treningu. Trawa bardzo fajnie przygotowana. Piłki dobrze napompowane. Zostało 5 dni obozu. Wszyscy mają banana na ustach. No i fajnie. Teraz możesz nagrać kogoś innego. Co się stało? Jak to dalej jest? Co wy robicie z tym materiałem? Od razu się dacie do analizy? Czy... Nie, przede wszystkim na początku musimy to wszystko obrobić. Obrobimy to całe. No i później razem z trenerem jest analiza całego treningu, który dzisiaj tu chociażby nagraliśmy. A nagrywacie całe treningi, czy jakieś wybrane fragmenty? Nie, nagrywamy całość treningu, ale tak naprawdę pod analizę taką ogólną czy zespołową, to te gry, tak najbardziej te gry, które są w treningu nagrywane. Nie? Ale nagrywamy wszystko do wyglądu, jak to wyglądało i mieć całą swoją bazę treningową w jednym pliku. Nagrywanie z drona chyba testowaliście już w akademii, jakiś czas temu widziałem, nie? Podczas meczu chyba juniorów młodszych bodajże. Juniorów młodszych, ale tak naprawdę dron się przyjął jako pierwszy, był w akademii przy drugim zespole właśnie, przy trenerze Dredziewiczu i tam ten dron został, że tak powiem, zapoczątkowany. No a później już, można powiedzieć, był użyczony w zespołach młodszych i tak jak wspomniałeś, w juniorze młodszym był nagrywany właśnie na meczach też, nie? No i bardzo fajnie to się sprawdziło. Fajnie chłopaki też byli zadowoleni z takiej analizy, bo zdecydowanie więcej możesz zobaczyć po takim nagraniu niż takim zwykłym nagraniu z chociażby takiej mniejszej wieżyczki, nie? I co tam panie Andrzeju słychać ciekawego w Poznaniu? Zobaczymy, nie? Ruszacie tak jak my od pierwszej rundy, nie? Czyli gracie którego? 10, 12 gracie. Ja już jestem 2 lata full time, a trzeci rok, pierwszy ten rok, trzeci rok w sumie, pierwszy ten rok to był taki bardziej na zasadzie konsultacji. A teraz na stałe już od 2 lat i przedłużam dalej kontrakt na kolejne powiedzmy 2 lata, czy do 2020. Tak ostatnio się zastanawiałem, że jest pan jedną z nielicznych osób, które zdobywały trofea z Lechem jako piłkarz i jako trener. Tak, troszeczkę tych osiągnięć tych pucharowych i jako zawodnik rzeczywiście mamy i to nikt mi nie zabierze.
A jak wspomina pan w ogóle czasy okresu gry w Lechu Poznań? Jeśli chodzi o klub, o funkcjonowanie? No jest kawał czasu, już minęło i jest na pewno coś innego. Inny stadion też, inni zawodnicy, także w tych moich czasach troszeczkę to inaczej odbywało się. Teraz na pewno odbywa się to więcej tak profesjonalnie, więcej tak bo po tylu latach wróciłem tu teraz do tych struktur, tych pierwszoligowych, ekstraklasowych, także jest to tam jakiś tam przeskok, ale aż te czasy, co ja grałem, to były też fajne czasy i teraz też uważam, że też jest. A słyszałem taką historię, że w jakiś szczególny sposób byli wybierani zawodnicy meczu w tamtych czasach przez sponsorów. Tak, to było takie fajne, bo po każdym meczu ci sponsorzy tak umieli docenić każdego z nas, jeśli uważali, że się zagrało fajny mecz, to składali się też finansowo i wchodzili do szatni, ci dziękowali. Nie, że tam nikt nie wiedział o tym czy tego, to że oni oceniali i dostawało się tam też takie finansowe. No, były jakieś tam wielkie kwoty, ale takie docenienie tego, który w tym meczu zagrał bardzo dobrze i to było takie dosyć takie. W tamtych czasach sponsorzy byli w ogóle bardzo blisko klubu, nie? Oni blisko tak. Drużyny. Tak. No bo to były rzeczywiście decydowali ludzie, którzy na te czasy mieli więc dużo pieniędzy i po prostu w ten klub wkładali pieniążki. Myślę, że to na te czasy było to normalne. No. I teraz to już jest to niemożliwe, ale w tamtych czasach to się odbywało. Cześć prezesie. Cześć. Jak masz na imię? Jędrek, ja jestem Mariusz. To taki drobny upominek dla ciebie. Jak się mówi? Karty, zdjęcia piłkarzy. I jak będziesz miał czas, nie wiem czy jeszcze przyjedziecie, to będziesz mógł sobie zabrać autograf. Nie ma tak, że dajemy z autografami, tylko trzeba sobie pozbierać. Jak się mówi? Nie ma za co. Super.